porozmawiamy o czymś takim, co może totalnie zmienić Twoje życie, nie tylko z kobietami, ale też życie zawodowe. Także myślę, że warto wysłuchać tego materiału. Jeśli film Ci się podoba, no to standardowo zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał, no i oczywiście poleć ten film znajomym. Co takiego działa i co zawsze pojawia się, kiedy faceci starają się rozwinąć w kontaktach z dziewczynami? Albo na każdej innej płaszczyźnie życia. Pojawia się po prostu strach, tak? pierwszym dniu szkolenia, zawsze jak ktoś do mnie przyjeżdża na szkolenie, to widać po takim gościu strach, jak on jest przerażony. Niektórzy wręcz są bladzi. Raz do mnie przyjechał kursant, który zostawił w domu samochód, przyjechał pociągiem, bo bał się, że po prostu spowoduje wypadek. Dla niego to był taki stres, to podchodzenie do dziewczyn kojarzyło mu się z takim stresem, z takimi nerwami, że w ogóle nie mógł się przemóc, żeby nawet na to szkolenie przyjechać. No ale widzisz, jestem zdania, że Ty powinieneś strach. Traktować jako taki kierunek w życiu, w którym powinieneś iść. Dlaczego? No bo jeśli ty kierujesz się strachem, to robisz rzeczy których normalnie inni ludzie by nie zrobili, więc jesteś dużo bardziej efektywny w swoim życiu. Odnosisz więcej sukcesów, poznajesz więcej atrakcyjnych kobiet, no bo podchodzisz do nich na ulicy, a faceci się boją, stresują, nie wiedzą jak zagadać, więc to jest naprawdę to, czym powinieneś się kierować w życiu. Nawet teraz mam kursanta, który przyjechał z północy Polski i tak samo, klasycznie w pierwszym dniu stres przed podejściami, potem zaczął podchodzić, i tak naprawdę im dłużej zwlekasz z podejściem do dziewczyny, z zadzwonieniem do niej, czy z czymkolwiek innym w życiu, czego się boisz, tym bardziej karmisz swój strach i tym większy on jest, tak? Wręcz nawet to może przybierać jakąś formę fobii, bo ty boisz się zagadywać do dziewczyn, bo tyle razy o tym myślałeś, tyle się razy się nad tym zastanawiałeś, aż ten strach w Twojej głowie urósł do takich rozmiarów, że ty teraz kompletnie nie potrafisz sobie z tym poradzić. Dlatego właśnie, że dałeś swoim fobiom, lękom zbyt dużo czasu, żeby się w Tobie zakorzeniły, żeby Twój umysł nakarmił się tym strachem i dlatego powinieneś zawsze o tym pamiętać cokolwiek chcesz zrobić, cokolwiek zmienić pracę, tak być może chcesz zagadać do jakiejś dziewczyny cokolwiek chcesz zrobić, nigdy nie czekaj zbyt długo, jeśli będziesz czekał to tak jak mówię, zwiększasz swój opór przed zrobieniem tego karmisz swój strach robisz się w środku bardziej taki Nerwowy, być może ręce ci się trzęsą, być może się pocisz, to już zależy od indywidualnych cech Twoich, ale zawsze to przebiega, zauważyłem, w ten sam sposób i naprawdę dużo łatwiej jest podejść do dziewczyny nie myśląc, że chcesz to zrobić, niż planując to przez trzy dni. W ten sposób Twój strach rośnie i robisz się coraz bardziej wrażliwy na nerwy, na to, że coś się może złego wydarzyć. A pamiętaj, Twój umysł ma taką cechę, że buduje sobie jakieś nieskończone fobie, lęki, negatywne wyobrażenia. To jest też taka cecha naszego umysłu, i często dopiero podchodząc do dziewczyny, czy rozmawiając z nią, czy robiąc to, czego się boisz, całując ją. Ty przekonujesz się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Ona się na to zgadza, ona się uśmiecha, ona dobrze reaguje. Dlatego nie myśl zbyt długo, jeśli coś robisz z dziewczyną, bo im dłużej myślisz, tym bardziej karmisz swój strach. Wręcz nawet jeśli miesiącami, latami się nad czymś zastanawiasz, jak podejść do dziewczyny. No to zdecydowanie powoduje to, że czujesz się źle, czujesz się nerwowy, masz jakieś dziwne fobie, lęki, zbyt długo się zastanawiasz nad tym, czy podejść, czy zagadać. Potem masz zły nastrój, jesteś wkurzony sam na siebie. Co w konsekwencji w jakichś skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do chorób psychosomatycznych, dlatego to jest takie ważne, żebyś o tym wiedział i żebyś naprawdę nie karmił swojego lęku, tylko żebyś od razu działał, cokolwiek chcesz zrobić w życiu. Tak samo to się tyczy różnych sytuacji życiowych. Najproste trzeci sposób żeby zbudować pewność siebie to robić rzeczy których się po prostu boisz boisz się zadzwonić do twojego szefa zrób to Boisz się dzwonić do ludzi? Wejdź sobie na Allegro i po kolei dzwoń na różne aukcje, że chcesz negocjować cenę za to, co chcesz kupić. I w ten sposób już stajesz się nawet pewniejszy siebie. Oczywiście nie ma tutaj kontekstu tego, że rozmawiasz z kobietą, ale też możesz po prostu sobie wybrać takie aukcje, gdzie sprzedają kobiety i z tymi kobietami porozmawiać. Także to jest to, czego powinieneś się nauczyć, jeśli chcesz mieć też sukcesy w kontaktach z dziewczynami. Nie powinieneś karmić swojego lęku, bo inaczej, jak zbyt długo czekasz, z czymś, co chcesz zrobić, no to Twój strach przybiera ogromne rozmiary, czujesz się tym przytłoczony, i oczywiście w konsekwencji rośnie w tobie taki opór, że nie jesteś w stanie tego zrobić i musisz używać różnych drastycznych środków. Dzięki za uwagę. Jak film się podoba, zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał i polecam inne moje filmy. Cześć.